Dobra panowie, witajcie, witam serdecznie na kolejnych zawodach podcastu Jedziemy na Ryby na Fishing. Wiecie co chodzi? W każdym razie to są ostatnie zawody w tym roku i już mogę wam zapowiedzieć, że w przyszłym roku być może będą tutaj jeszcze jakieś zawody, jakoś tak powiedzmy na zimę, jeżeli byście byli zainteresowani, żeby te leszcze połowistych powalczyć. I na pewno w maju będą zawody na Boddington Reservoir, które będą organizowane razem z Polish Anglers Association. Z tym, że oni będą płacić więcej. Tak może być. Bo oni jeszcze mają swój Grand Prix i tam piątka od nich idzie zawsze na ten Grand Prix. Czyli jak my sobie pojedziemy, nie musimy być w ich związku czy coś, czyli dla nas będzie tak samo jak u nas na zawodach, nie? Czyli bez żadnych zmian. Czyli jesteśmy na Albans Lake, mamy PG od 13 do 23, z tym, że 14 jest wykluczona. Należy mieć dwie siatki od początku, z tym, że jak będziecie się rozkładać, nie wrzucajcie od razu tej siatki do wody, tylko z tyłu je rozłożyć i przed startem dopiero siatki wkładamy do wody. Jedna na karpie, jedna na leszcze. Z tym, że jeżeli ktoś dotrzaska tych karpi naprawdę sporo, będzie musiał użyć trzeciej siatki. Nie? Kto ma trzy siatki w ogóle? Ja mam cztery. Którzy mają. Czyli jeżeli jakaś opcja by była, to można będzie pożyczyć taką siatkę osobie, tak, która na przykład nie ma tej siatki, tak? Pytanie, jeżeli chodzi o siatki, 15 minut przed zawodami, czy... Myślę, że spokojnie, tak. Chodzi o to, żeby właściciel widział, że są wystawione, suche były, tak jest. Tak jest. Wszystko znacie, przede wszystkim, no co tu wiele mówi, no znacie. No znaki bezzadziorowe. Tutaj nie ma obowiązku. Nawet nie ma, ale u nas na zawodach... Dokładnie, według zawodów. Co jest ważne, żeby powiedzieć, jest stan niski, że z tyłu macie tą platformę, na której powinniście łowić, ale to nie jest problem, jeżeli wy się ustawicie trochę na przykład na prawo od niej, żeby przy zarzucaniu na przykład o nim nie zahaczyć, nie? Bo niektóre tak wystają wysoko, a jak jeszcze razem zarzucali, zahaczyli, to jest problem. Także możecie się z boku na przykład ustawić, oczywiście nie na nie u sąsiada, nie? Menadżer obciąży zniszczeniami tych pegów, nie? Platform. Także zapraszam do losowania. Ktoś, jak ktoś wylosuje numerek, kuleczkę, wpisuje się i kuleczkę rzuca tutaj i jedziemy z tematem. Także zapraszam do kuleczki. Cześć, witajcie. Idziemy na ryby. Mamy zawody. Nie ma. Ale pokażę mojego pega. Tutaj jest zawodnik pierwsza klasa. Cześć Gracie. Oj, cześć do widzów. Możesz pomachać. Chcesz zejść już? Chodź, żaba. Żaba, uuuu. Gdzie na siedziałeś? Tak wygląda moja miejscóweczka. To jest Romek. Witamy. Irek, wszyscy uciekli, jak jest kamera. O, tak 19, ale będziemy się bawić. No, siaty będziemy możecie wrzucać już, nie? Już wrzucamy siaty. No. I zaczynamy za 15 minut. I teraz jak tu zacząć? Daleko, blisko, ale przy wyspie chyba. Nie? Na środku. To zaczniemy na środeczku. Będzie działał wtedy wyspa Atom. Petardę mam za wyspą. Dostrzelić, no. Nie no, to jest za wyspą a nastawione tam pod drugim brzegiem. Jak tam byś czasem się pochowały. Dobra, zaczynamy!
się coś ruszyło tam, co? Zobaczcie, jaką nam kiełbaseczkę pyszną przyniósł Romek. O, pychota, jemy. Nie da się, bo są brania. A, puścił? Jest, ale popłynął do mnie. Już was wprowadzam, co się dzieje. Łowimy za tą wyspą. Tam jest ostoja, gdzie jest naprawdę dużo ryb. Problem jest taki, że tam jest dół i tu z tej strony jest dół. Trzeba te ryby przeciągać górą. Dlatego w pierwszej fazie wędkę daję do góry, a później już holujemy. Klasycznie. Coś nie wiem, czy nie za szybko teraz. A ogólnie to złamałem szczytówkę, zerwałem przy tym strzałówkę. To pokusiłem się, żeby łowić bez strzałówki na 0,20. Drugi rzut żółka strzeliła. Dowiązałem strzałówkę FG notem oczywiście. No i od tamtej pory obławiam ryby. Dosyć tak konkretnie. Trochę ich jest. Ogólnie to są zawody, więc mało gadam. Były emocje, słuchajcie. No i walczymy. O! To jest fajnie, jak ta guma już tak idzie, co? Fajnie, jak ta guma już tak wyłazi. Puller i jest. Pięknie. Fajny lehol. Teraz taką długą wędką zawsze jest problem tu z podbieraniem.
O! Dobrze, ważymy, pierwszy idzie Robert, leszczy kilo 13,60, tak? Tak jest. Dobra, to ja zapisuję, dawajcie karpie. Proszę, macie pokryć? Tak, proszę. Albo i tak, a ty nie nagrywasz dzisiaj? No. Tym pierdołem, no jak w łowie to nie nagrywasz. O, a ile masz tam karpiosów? Jest, jest. Ładnie resecik tam. Co blisko wody, no. Mam wam to pokazać, jak to się robi. Otwórz się, synek, stąd. Wszystkie? Wszyscy? Wszystkie? No, jest kabana. No to bez kwalifikacja. Dobra. No, do 30. Do 45, 40. No, żeś się zmieścił. Tak? 20, no, powiedzmy. 20, nie podchodź. 28. Czekaj, czekaj, już się uspokoił. 28, 30, 40. 28, 40, tak. 38, ale zaokrąglam. 28, czy zaokrąglam? Dacie radę? 28, 4, tak? Dobra. Jeszcze jeden. Gratulacje. Dziękuję. Brawo, brawo. Ładnie. Ładnie. No, może będzie pierwszy, co? Wysokie prawdopodobieństwo. Wysokie prawdopodobieństwo. Z siebie się troszeczkę pojedę. No, ja za późno i za dużo się tam działo. Widziałem, żeś tam mnie oglądał, że to ja rzucam. Później żeś walił. No. Stop, no kiedy ty mam zdjęcie? Ja widziałem, co ja nie widzę. Okej, idziemy, idziemy. Ja, sprawnie. To ma tak 38, 42, 42 kilo ma, bo jest 13,6 dodać 28,4, nie wiem, bo tak będziemy, nie będziemy tam przepanikować, nie? To jest 42. No, no, jak jest powyżej, było 30, jak było powyżej 35, no to jest, 30, to jest 4, a jak poniżej, no to jest 3, nie? Normalne. No, ale Holina trzaskał też. Do 10, ja. Podeszły, jak jest mało, to nie rozkładajmy może tego copa. Nie. You got many fish, Cole? Lost today. Caught today. You got three wire, so we're not using this. Okay. Łoś, no, tato. Tato. Co to robi? Jak z tamtej strony połapali? Coś tam połapali. Szału nie było. Dobra. Nie ruszaj, odejdź, odejdź. 8-10 było. Nie dotykaj mi tego. Eight point one kilo. Tak proszę, nie dotykaj, bo ważymy, to nie dotykaj. Koń? No to mówię tego największego. Tak ja? Dobra. Okej.
Irek. Kolega Irek, dużo? Tak. No, natrzaskał. Ale pudła nie ma. A dwie siaty pełne? No, nie, no dwie, ale... Troszkę lepiej, jak tutaj sąsiad. Widz to mówią, spiesz się do tego, co waży, bo mi woda ucieka, nie? No, ja. Super, no ładne lechonie. Jeden taki trochę bardziej z kimś. To pelikan tutaj atakuje, wiesz? Niech się uspokoją. No, dziadyki. 8-9. Troszkę lepiej? Dajmy 8-9, nie? Mhm, tak, 8-9. Dobra. Tak, jest ranny, bo ptaszek go atakował. Wierzysz? Musisz wypuścić rybki. Nie wiem, czy kiedyś cię jeszcze zobaczę, czy nie. Tada! O, dobra, poczekaj. Tam. Tak, jest ranny, no. Dobrze. Trzeba było zamówić sobie. Nie wiem, czy pisałem, że taka koszulka by się przydała. Na, no to musisz z Polski. 8-4. 8-9, sorry. Słuchajcie, będą bluzy nasze takie. Będą fajne. Będzie tak, będzie fishing napis. Fishing team i moje logo, a ten napis będzie taki fajny, z takimi cieniami na dół. I będą w tych cieniach na przykład spławik, metoda, takie pierdoły. Spoko, jest pomysł, tylko musi mi to zrobić Łukasz. Idziemy dalej, tak? Gratulacje, Irek, bardzo ładnie. Idziemy dalej. Jest dobra waga. 8-9 czy 8-8? 8-9! No, może być sekcja ta Irka, chyba że tutaj Paweł dowali. Masz dwie siaty, coś tam masz? Jeszcze kartę. O, no to będzie sekcja chyba. No, bo ty tu parę leszczy miałeś też. Dalej, płotka jest, widzę, i jazgasz. Tego jazgarza od razu w ucho i na bok. To jeszcze druga siatka jest, nie? Tak. To dobra, zbierz, zważmy najpierw to jedno. Będziemy dodawać. Możemy. No to weź dla dokładności jest 7,82. 7,8. Dobra. Tak jest. Dobra, że cieszy się tam, chyba nie zjebuli. O glebę, żeby nie rzucił. Zabij go po prostu. Proszę. Tu trzeba było dorzucić tego jednego karpia. Trzeba właśnie. Synu, ziotrzem się bez sensu. No dawaj, już teraz już. No to patrz. Już. 42 kilo, Robert. Treningi nie poszły na marne. Widziałeś? Dobra. Ja ci mówię, że nieźle. Paweł, na pewno będzie sekcja. No. Chociaż nie, bo was nie było 14, to jeszcze Jarosław tu będzie liczony. Jeszcze zobaczymy. No bo ja jestem znowu na płciźnie, albo wejdę, albo nie. O, tu teraz kto? Jarosław. Teraz tam i tam, tam. Ty weźmiesz trypoda? No dwa razy weźmiemy, tam drugie też trochę jest, ale... Ja. Tyle nie ma. Dobra. Może ruchy popadał, tak? Na początku tak gdzieś siedział wykrzywiony taki, żeby się śmiali, mówię, śpi czy co? Dobra. No. 18 kilo. Równe? Tak, 18,02. Dobra. 15 kilo jedna. 18,02, no. 18 kilo. Proszę bardzo. Szkuny. Duże, duże jak ma to, no?
będzie lepiej, bo tu idzie to wyjąć. Nie wraca jeszcze nic do wody, wiesz co? Same kurde karpały. No, będzie po mnie. Będzie bardzo blisko, ale nie będzie więcej. Dobra. Czekaj, niech woda zleci. 21,60. O! Tam 2-3 kg chyba. 5-6. 2,1,60. Dobra, 2,1,6, tak. Tak jest. Proszę bardzo. Te, co mi się kurczę po bezczelnie. A mi jeden z podbieraka nawet uciekł, głupek. Dobra. Także gratulacje już wstępnie. Tam już nie będzie tripod potrzebny. Jarosław? Możesz już tripoda chyba wziąć. Chyba nie będzie potrzebny, nie? Tak sądzę, że nie. Ja pierwszym razem to przypicie złapałem. No ale to wygrałem. To był generalny. Nie. A nie, jednak. Jest, jest, więc. Troszkę lepiej, nie? No. Wygrał. Na dyszkę. To ty mnie bierzesz? Na 0,13. Nie, on jest, zobacz, co się dzieje. 3 godziny na drenatów, nie? Jeszcze raz? 3 godziny drenatów. Zaraz zobaczcie. Zaraz się rano to nie ja. Ale to ja wam powiem coś, 10-20. Nie było przesądzone, że ja wygram. Wiesz, co się stało, jak pierwszy zarzut? Dobra. Nawet nie zarzuciłem. Gratulacje, Łukasz. Ładnie. Czekaj, teraz masz, nie? Minęła żyłka, szutówka, szutówka złamana. Chuj, nawet wędki nie zarzuciłem. Odłożyłem, biorę metodę, rzucam. I to ale, ale przecież się mówisz. Ale przecież tak mówi się, że połamania kija, nie? Jak idziesz na ryby. O, jest lecholi, nie? Profesjonalna usypanko. Nie, nie, jeszcze dobrze, bo za chwilę Łukasz wygra. Nie. Pół godziny mi brakło. O. Proszę. Masz tylko siatkę? Siatkę ciągnę. Ciemnie. Ale pusto, kurwa. 18 kilo. 30-28, to? Jest tam to. Ładnie, brawo. Będzie. Gdzie? Gratulacje. Gdzie? Bardzo ładnie. Czekaj, idziemy w ogólnej słomy. Elegancko. Still I beat you? Dalej. 28 kilo, 50. Coś takiego. No za późno przyszły ten. Może jakbym nie potracił tych karpiów na tyczkę, mocniejszy zestaw. To byś miał więcej teraz. To bym miał więcej, no. Bo teraz to widziałeś, tylko wrzuciłem pach. Cegi szło, nie? Tylko raz też jednego wrzucić? Tak. Im bliżej listopada, października, tym częściej tak będzie w cały dzień. Żeby wrzucić się od nich. Pinijnie to będzie więcej na hałas. Szczupak. Ile tam? Ile było? Miałem szczupaka. Nie. Szczupaka miałem. Ty nie podałeś mi wagi. 5,40. 5,40. No to jest wyciągnął. Nie, na ten, na Fidera. No już, już. 4,2. 4,20, nieźle. To jutro się będzie działo. Jak my gdzieśmy dzisiaj nakarmili, to... Dobra. Fajne, te leszcze są ładne, nie? I takie małe się tu nie trafiają, to? Siatka ci jedzie. Daleko nie pojedzie. No, no. Ale nie pogoda na kąpiel. Uff. O! Jest co ważyć. No, 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 wiem. Dawaj, zawsze sobie tym to wyciągnąć, no, no wtedy, że jadę. Wyciągasz i przewlekasz tego. Tak. Nie, wiem, puszcz, teraz już za późno. Drugi. Nie, przejdzie? Nie, przejdzie. No. To duże straty były, co mi się tam działo dzisiaj. Szczytówka, dwie strzałówki. A mówiłem ci z rana, co, że będziesz wyjechał. Ale ten, co ma straty, ma wyniki. Rozumiem, też no, no tak jest. A ja myślałem, że z rana kogoś rzucę kamieniem normalnie. Pierwszy strzał, rzut, branie, od razu odjazd, zerwana guma na tej. No. Na save'ie. 12,80. 11,80. Wszyscy tu kuźwa tracili te ryby. Dobra. O, podać.
Co z tą rybą? Męczysz ją jeszcze? Mówię do niego, ty, co ty jesteś tak, taki młody i tak się pastisz nad zwierzęciem? A mówi, no na mięso ją robię. Nie co? Na mięso ją robię. Mama go dobrze uczy. Pytam się, a jak, Greenpeace. Jak, gdzie jest mój tata? Jak na imię ma twój tata? A, Mniejsza. Mój tata? Nie wiem. Mniejsza. Dobry, nie sprzedaję. Proszę ją dać na krzesło. To jest jego tata, ty. Bo nie wiem, jak na imię tata. Dobra, i teraz sobie połóż na glebę to, a? I co? I daj sobie teraz ten uchwyt. I staraj się go wywlec. Z glebu go tworzyć. Teraz ten ile będzie tu leży i kowrotków na dnie? To jest to do tego. Bo tam na tamtym brzegu... No! Dyskwalifikacja. Dobrze nie widzę. Zaplątał się, nikt nic nie widzi. No. Wpłynął sam. Nie, wiesz co, on chyba przeskoczył. Przeskoczył. Nie wiem, od was zależy. Przeskoczył. 9-7. 9-7, dobra. Proszę. Domek silny jest zaczerany. Śliznął się. I ostatni Daniel. Znowu zsypałeś je razem, co? Mówiłem, nie mieszaj. Sobie tą cenę z gumiaczka, bo jeszcze żeś się nie odpiął. Przez ten tak miał wygrać. Nie, Zakładam, że go trzymał. Hej, dobra. Trzeba dwa grać, nie? Nie, bez sterowania robiliśmy. No właśnie to najlepiej, co, nie? No pewnie, już to tam tyle samo uważa cały czas. 13 kilo tylko. 23,80. No. O, ładnie. Coś tam zapałeś dzisiaj. Parę śledzi. Ale i tak się opierdziały. Tylko metr wody jest to tutaj. Więcej nie staniesz chyba. My tam mieliśmy głębiej, więc gorzej. Dobra, to spakujcie się wszyscy i tam będą wyniki u góry, nie? Karniemy to. Zakończyliśmy zawody. Jedziemy od końca. Sekcja druga. Z wynikiem 28,2 kg. Łukasz Krawczyk. Gratulacje. Tak jest, tutaj dostajecie chwilkę. Proszę bardzo. Dzięki. Tak, sekcja pierwsza z wynikiem 11,4 kg. Paweł Balcerzak. Gratulacje. Dobra, teraz tak, druga pozycja z wynikiem 39,600, Dawid Moska, czyli ja. Wysiężył dzisiaj w zawodach, w ostatnich niepowodzeniach, gdzie złowił jednego węgorza. Robert Farnowski, gratulacje. Brawo. Robert, dostajesz koneczkę i proszę pieniążki. Teraz tak, losujemy sobie pakiety Meusa i taki pakiet Harrisona i to jakieś tam kuleczki, skrzydełeczki. Bo jak wylosujemy numery, które coś wygrały, to on zbierze. Jak ją zobaczy od razu, to tego ja sobie wezmę listę. Numerek. Pakiet Meusa idzie. Mamy 23. Daniel Kopec. Proszę bardzo. Nagroda pocieszenia. Tak jest. Następny. Chyba ręka.
15. 12. A to ja. Ten nie może. O, nie może. Nie może. To jak to? No jak to? Za dobrze brzmiało. Częściej nie chodzi parami. Dlatego węgorza nie ma. 14. 14. A też nie ma. O, masz rękę. Mówię, że to kolei na 15. 18. 18 to będzie. Ja Jarosław Jelenek. Już widać, widać. Dzięki bardzo. Nie ma na to. Wytniemy następnym razem. Bo... Dzięki, dzięki. No i ten pakiecik ostatni został. To ja mam. 17, czyli Paweł Balcerzyk, nie, bo to sekcja. Nie, miał sekcję. To 21. Rafał? Polski? To na 21. Ja byłem. Dobra panowie. Dobra Powoński. Ty co? No my koniec, nie? Teraz jeszcze jakieś kwestie organizacyjne. Będziecie jeszcze chętni w przyszłym roku, żeby brać udział w zawodach? Żebyśmy ciągnęli ten temat? Tak? Ja chciałem podziękować do tego Romanowi za kiełbaskę. O właśnie. Dzięki śliczne panie. Dzięki, dzięki. Tak, cieszę się, że smakowały. Do cebulka mięciutka. Tylko katerii z elegancką. Ile ważne, 3 godziny. No to jak się... Witajcie, kolejny dzień zawodów na Albans Lake. Dzień drugi, niedziela, deszczowo. Zawodnicy już się rozkładają, jesteśmy po losowaniu. Zobaczcie, my jesteśmy na wysokości biega numer 3. I tutaj mamy Romana, będziemy wspierać. Co? Yeah! Witam pana. Witamy. I jak tam nastawienie? Lepsze niż pogoda. No to na pewno. Ja nie przeszkadzam na razie, że rozłożę, wiadomo. Zobaczcie. Od 9.30 do 16.00 mówimy. No. Widzę, jest konkret już rozłożony, już można łowić. Ile ci to zajęło? 15 minut? Dobrze, dobrze. Pod wysepkę elegancko wszystko w temacie. Także życzę powodzenia. 9.30, 16.00, bo nie powiedziałem, ale było w zasadach. Mamy zawodników z firmy Meus Bates UK. To jest nasz sponsor zawodów. Przygotowali dla nas paczki. Bardzo fajnie. Tak wylosowali, że siedzą koło siebie w drużynie. Także będą się wspierać ci zawodnicy. Idziemy sobie dalej, tam jest Wojtek. Jest fajne bardzo łowisko. Mimo tego, że ta woda spadła, to tutaj jest i tak, tam w środku 3 albo 4 metry głębokości jest wyspa z garbem i za tą wyspą jest znowu wgłębienie, także jest dużo możliwości. Ryby podchodzą po południu bliżej. Też można to wykorzystać. Wczoraj to zostało wykorzystane przez pana Łukasza, który na tyczkę odłowił na sporą leszczy. No i zajął trzecie miejsce, ale no, że były tylko dwa brane pod uwagę, to wygrał sektor. No i tak to wygląda. Fajnie. Nie jest to typowa wanna z rybami, to na pewno. Powodzenia życzę. Dziękuję. Tak jest. Idziemy. Zaczynamy! Zaczęliśmy zawody. Tutaj zobaczcie, co tu się dzieje. Na błysku poszło. Przypomnij mi się to na tym razie. Dziękuję wszystkim bardzo za udział, co szczęście pogoda, coś na łatwość. Mamy fajne wyniki, koniec. Zaczynamy.
Sekcja trzecia z wynikiem 19.400 Tomasz Kopaczewski. Brawo! Dziękuję. Druga, druga. Wynikiem. Czekajcie, koperta trzeba oddać. 21.36 Daniel. Brawo. Gdzie jest Daniel? Gdzie jest Daniel? Dobra. Kiedyś Daniel liczył na nic. Co mi tam przelejesz? 30,800 Arkadiusz. Teraz tak, idziemy. Trzy najlepsze wyniki. Uwaga, uwaga! Trzecie miejsce na zawodach z wynikiem 31,300 Wojtek Kopec. Brawo! Drugi najlepszy wynik. Piotr Kołoński z wynikiem... Ten zielony, tak? Tak, zielony, krasnoludaj. Zawodec. Rona nie wziąłem, bo miałem tam wysłać. Nic takiego nie robiłem. Całe zawody z wynikiem. Uwaga, tutaj 68 kg. Przemysław Solski, gratulacje. I zdjęcie musisz zrobić na ten, na grupę, żebyśmy widzieli, jak pijesz piwo. Gratulacje. Fajnie. Teraz jeszcze tak, mamy sponsorów, mamy Meus Bajs, który jest nami odpoczynku, zasponsorował trzy kolejne pakiety danych, które zaraz... Dzięki. Gratulacje. Tak. Oprócz tego mamy pełni zasłużone. Makejwa, sponsorowany przez firmę Pro Fishing z Bydgoszczy w Polsce. Gratulacje. Brawo. Ja bym prosił kogoś o wylosowanie numerka. Jeżeli to będzie numerek sekcyjny albo zwycięski, to losujemy jeszcze raz, tak? Żeby też każdy coś dostał. Pewnie. To ktoś jest. Pierwszy z lewa. Na długie ręce dobrze zaczerpnie. Co z tymi kulkami jest? Głowa, no wylosowałem papierku, mi się nie podoba. Cześć! Kamil! Proszę bardzo. Dobrze. No chodź, wylosujesz następnego. Tak. Teraz pakiety Meusaj. Dziesiąteczka. Daniel wygrał. Zobacz, jakie mają szczęście, nie? Wygrywali, to jeszcze tu. 11. 11, nie ma. 10, 11. No 12 bardziej. No, to żeby nie było 14. 23. Też do widzenia. No ja mogę. Ja będę zabierał w tym roku. Wojtek Kopec też ma. Ale losują. Wszystko widzimy. 21. Piotr Bielski. Piotr Bielski. Brawo. Na pewno się miał więcej. Przybierzesz następnym razem jako pakiet. Jak coś będzie? 13. 13, nie ma. Cięższe są te kulki, co nie? No, no bardzo. Piotr Połoński. To nie, nie. Sekcji, znaczy cię drugi. Ale idą. Czwóreczka, proszę. Piotr Solski też wygrany, więc... Do piątka. Kamil już wygrał kubro. Nie, czwórka. Na czwórce siedział? Na piątce. Na piątce, no. Witkowski. Na czwórce siedział tam. No, no, nie, nie. Trochę. I numerek ostatni. Losuj w ogóle. A ja? Tam cztery numerki. No to jak po północy. 19. Kamil Zieliński. Proszę bardzo. Oni robią tych na kamery, nie? Tak jest. I tam poprawka chyba, ostatni pakiet. Dawidzie, ostatni pakiet, tam czwórka była wylosowana przed chwilą, tam był Mirek, ten, który pojechał. Nie ten kolega. Bo Solski siedział na piątce. Przemek. Tak, to ten ostatni pakiet powinien iść do
do Mirka, tego co pojechał tą Toyotką tutaj, więc to trzeba będzie mu tam... Pojechał do domu? Pojechał, no. Tak, dobra. Spoko, jasne. Ta osoba, która sekcję wygrała, to ja. Zaskoczony.